Rozdział 22. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Witam serdecznie na kanale Zakochany w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Bóg zakazuje lichwy. Lichwa jest pożyczaniem na procent. Jest oferowaniem kredytów konsumpcyjnych lub mieszkaniowych. Nie wolno tego robić. Takie jest prawo Boże. Takie jest też obowiązujące nauczanie Kościoła. Na przykład znajdziemy zakaz lichwy w punkcie 508 Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jak to się ma do tego, że obecny światowy system finansowy w całości opiera się na lichwie? Dlaczego nikt już nie upomina banków i innych instytucji finansowych za to, że ich podstawowa działalność jest niemoralna i szkodliwa? Dlaczego wielu uczciwych katolików pracuje w tych instytucjach, nie wiedząc o tym, że biorą udział w niemoralnym przedsięwzięciu? Dlaczego jako dziecko na lekcji religii usłyszałem od znakomitych księży, że lichwa zależy od wysokości oprocentowania? Że pożyczka oprocentowana 5% nie jest lichwą, podczas gdy dopiero pożyczka 15% byłaby już lichwą? Odpowiadam. Ludzki mózg jest niezdolny do wyobrażania sobie postępu wykładniczego lub geometrycznego. Na załączonym wykresie widać trzy rodzaje wzrostu. Linia czerwona obrazuje postęp liniowy. Znamy i czujemy liniowy wzrost. Linia zielona obrazuje wzrost wykładniczy. Ta linia na początku rośnie bardzo powoli. Kiedy zaczynamy spłacać kredyt, wydaje nam się, że zrobiliśmy dobry interes, biorąc pożyczkę. Ale zauważcie, że z czasem dług odsetkowy rośnie pionowo w górę. Ta zielona linia. Niezależnie od tego, czy pożyczka była zawarta na 5% czy na 15%. Na końcu dług zawsze zmiażdży ubogiego. Na końcu lichwiarz zawsze zgarnia wszystko. Tak się kończy lichwa, czyli pożyczanie na procent, niezależnie od wysokości odsetek. Od wysokości odsetek zależy tylko, jak szybko te wydarzenia nastąpią. I na tym postępie wykładniczym bazuje wielki przekręt znany pod nazwą Międzynarodowego Systemu Finansowego. Został dokładnie opisany przez belgijskiego profesora Paul Jorion. Jego książki niestety nie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski. Za to polecam śledztwo kanadyjskiego dziennikarza Paul Grignion o tytule Pieniądz jako dług. Film z polskimi napisami polecam. Po obejrzeniu tego filmu uświadomicie sobie, że współczesny system finansowy jest największym oszustwem wszechczasów. Przy czym nie jest zwykłym przekrętem lokalnej grupy przestępczej, ale ma wpływ na ogólnoświatową gospodarkę, na podatki, na szkolne programy edukacyjne, na życie społeczne, polityczne i wojskowe. Zrozumienie mechanizmów lichwiarskiego systemu pieniężnego pozwala nam dojść nawet do wniosku, że lichwa jest przyczyną bezrobocia, niewolnictwa, a nawet większości ostatnio prowadzonych wojen na świecie. Świat finansowy otrzymał dzięki lichwie tak miażdżącą pozycję, że żaden rząd narodowy nie może zagrażać jego interesom. Dopóki będzie istniał lichwiarski system finansowy, każda demokracja jest iluzją, grą pozorów, sposobem na kontrolowanie mas społecznych.
Można by długo jeszcze opisywać te mechanizmy, ale Bóg tego nie robi. Bóg nie tłumaczył Izraelitom różnicy między postępem liniowym a geometrycznym. Nie wyjaśnia im konsekwencji zezwalania na działalność lichwiarzy. Bóg prosi o wiarę i zaufanie w Jego słowie. Prawo Boże zakazuje lichwy. Katechizm zakazuje lichwy. A jednak niedoinformowani katolicy pracują w bankach i innych instytucjach lichwiarskich, nie wiedząc o tym, że pracują przy tworzeniu ogromnej struktury grzechu. Czy żaden katolik w historii nigdy nie utworzył banku dającego nieoprocentowane pożyczki? Owszem, takie próby zostały podjęte, na przykład banki czasu, ale zostały zawsze skutecznie zniszczone przez lichwiarzy, którym przecież nie leży w interesie, żeby powstawały banki spoza systemu lichwiarskiego. Można jeszcze zadać sobie pytanie, że skoro Bóg w prawie mojżeszowym zabrania lichwy, dlaczego znakomita część lichwiarzy jest starozakonna? Odpowiedź na to pytanie jest związana z następującym rozumowaniem rabinów. Nie wolno pożyczać na procent swojemu bliźniemu. Ale kto jest moim bliźnim? Na przestrzeni wieków różni rabini dawali różne odpowiedzi na to pytanie. Religia talmudyczna przyjęła taką interpretację, że bliźnim jest wyznawcą religii starozakonnej. Talmudyści nie mają oporów moralnych dla bycia lichwiarzami wobec chrześcijan. Wystarcza im, że sami sobie nawzajem udzielają pożyczek bez procentu. Nagrywam ten odcinek w roku 2020, kiedy światowy system finansowy jeszcze się nie zawalił, aczkolwiek już wyciekły w prasie wzmianki o zaplanowanym wielkim resecie gospodarki światowej pod przykrywką pandemii COVID-19. Tak naprawdę mowa jest o wielkim resecie piramidy finansowej opartej na niewypłacalnym systemie długów. Ten wielki reset miałby być zaplanowany na rok 2021. Dlatego usilnie zachęcam każdego, aby jak najszybciej gromadził w swoich domach 3-miesięczne zapasy jedzenia. To im pomoże przetrwać nadchodzący wielki reset światowej piramidy finansowej i związany z nim chaos i rewolty społeczne. Jesteś ostrzeżony, wiesz, co masz zrobić. Do dzieła. Pokój z tobą. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.